Jesteśmy w Budę, w 55-tysięcznym miasteczku za kołem podbiegunowym. Budę to jest miasto centralne województwa Norrland. Tak naprawdę największe miasto tutaj w tym województwie. Dla mnie to jest mieścinka, natomiast dla Norwegów to jest perła północy, jak oni to nazywają. Na pewno ogromnym minusem dla mnie przede wszystkim to jest pogoda. Noc polarna. Deszcze, wiatry. Budę jest bardzo wiecznym miastem, więc tutaj jak przyjechałam do Budę, to właśnie to, co było najgorsze, to była ta samotność, bo ja tu przyjechałam zupełnie sama i tak naprawdę jak przyjeżdżałam tutaj, to wydawało mi się, że super znam język, bo uczyłam się tego języka przez rok, będąc w Polsce. Natomiast przyjechałam tutaj, okazało się, że ja nic nie rozumiem, co oni mówią do mnie i to jest kwestia też, no pierwsza kwestia to taka, że tak naprawdę w rok nie da się nauczyć języka. Ale też kwestia właśnie dialektów, bo ja uczyłam się języka urzędowego, czyli bukmola, a jednak w Norwegii funkcjonuje ponad 400 dialektów i tak naprawdę co miejscowość to inny dialekt i wiele słów różni się diametralnie tak naprawdę, więc te początki tutaj były przygnębiające, depresyjne i ten mój start w Norwegii był bardzo traumatyczny tak naprawdę. Jesteśmy u mnie. Mieszkanie lubię, jest dosyć fajne i natomiast ma dużo mankamentów, bo to jest dosyć stary dom, czyli typowy taki dom norweski bym powiedziała, a właściwie mieszkanie. Boda jest tam już praktycznie rok. No tak już zaczyna się robić, nie chcę powiedzieć, że nudno, no bo wiadomo, z biegiem czasu mam więcej tutaj znajomych. Natomiast ja się uważam za obywatelkę świata, więc rok w jednym miejscu to już dla mnie troszeczkę za dużo. Chciałabym już zmienić położenie. Po prostu myśl o tym, że świat jest duży, a ja tkwię w jednym małym punkcie. Może tak, motywuje mnie to, żeby podróżować. O tak. Niby to jest miasteczko, a troszeczkę jak wieś. Ja jestem z Białegostoku, także dla Polaków to jest taka mała miejscowość. Ale przy Budzie powiedziałabym, że Białostok to jest taki Las Vegas. Jestem pielęgniarką. Skończyłam studia w 2015 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. I jak to się stało, że poszłam na pielęgniarstwo, nie wiem do dziś. To był czysty przypadek. To wszystko mega ciekawe, więc to mi się bardzo podobało. I tak to trwało do pierwszych praktyk. Jak poszłam na pierwsze praktyki, to tak naprawdę wtedy dopiero zobaczyłam, co znaczy być pielęgniarką, jak ta praca wygląda. I wtedy już od razu powiedziałam, że nie, to nie jest dla mnie i ja nie dam rady tego robić po prostu. Natomiast byłam tak zmęczona tymi szpitalami i tym ciągłym przebywaniem z ludźmi chorymi i cierpiącymi, bo tak naprawdę to jest takie duże obciążenie psychiczne. Szczególnie dla takiej młodej osoby, myślę. I nie miałam jakby ochoty w ogóle mieć z tym coś wspólnego. I zaczęłam pracować jako kelnerka w Krakowie na rynku. No wiadomo, jak to wygląda taka praca. To jest umowa, zlecenie. Pieniądze tak naprawdę były bardzo, bardzo niewielkie. I jakby w pewnym momencie poczułam, że mam już te 20, wtedy miałam 5. I jakby nie zanosi się na to, żebym czegokolwiek w życiu się dorobiła. I stwierdziłam, że spróbuję. I tego samego wieczoru usiadłam do komputera, żeby znaleźć informacje odnośnie prawa uzyskania prawa do wykonywania zawodu. I kiedy tam wpisałam właśnie takie hasło w przeglądarkę, wyskoczyła mi reklama praca dla pielęgniarek w Norwegii. I jak przeczytałam warunki tej umowy, tej pracy tam, no to stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żeby ktoś takie warunki proponował. Okazało się, że to była po prostu polska agencja, która rekrutowała pielęgniarki w Polsce dla norweskiej agencji pracy. I porozmawiałam chwilę z tymi ludźmi i stwierdziłam, że spróbuję. I w kwietniu 2018 roku
przyleciałam właśnie do Budy. Dla kogoś, jak ktoś usłyszy, że to jest, że tutaj jest szpital, to nie jest jakby żadna atrakcja, tak, czy żadne udogodnienie, bo jakby my z Polski jesteśmy przyzwyczajeni, że no, jest mnóstwo tych szpitali i tak dalej. Natomiast tutaj na północy Norwegii to nie jest takie oczywiste, bo to, że my mamy tutaj szpital, to jest tak naprawdę szczęście, bo wiele ludzi mieszka w jakichś małych miejscowościach, na jakichś wysepkach i na przykład droga do szpitala zajmuje 4 godziny. Do nas przychodzą pacjenci ze szpitala z różnym jakby celem tego pobytu, z różnymi diagnozami, bo to mogą być jakieś złamania po operacjach. Zdarzają się też osoby, które przychodzą w celu tylko i wyłącznie opieki paliatywnej, czyli po prostu jakby są u nas, żeby proces umierania był jak najmniej dokuczliwy dla nich. I ci pacjenci umierają u nas na oddziale. To jest ciężka praca i to jest duże obciążenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I tak naprawdę jak nieraz ludzie mówią, że pewnie się już przyzwyczaiłaś i że jest znieczulica i tak dalej, to ja uważam, że nie da się przyzwyczaić do cierpienia i nie da się przyzwyczaić do umierania i nie da się, żeby to nigdy nie miało wpływu na człowieka. To są ludzie zazwyczaj z rozsiewem nowotworowym i my widzimy ich cierpienie, widzimy cierpienie ich rodzin i tak naprawdę dopóki nie zrozumiałam, że śmierć to nie jest coś najgorszego w życiu i w śmierci jest pewna rzecz, która jest piękna, jest to ulga dla tych ludzi, a jakby potrafimy łagodzić zarówno ból, jak i lęk, bo tak naprawdę każdemu człowiekowi przy umieraniu towarzyszy zarówno ból, jak i lęk. Pojawiają się problemy z oddychaniem, więc ci ludzie się duszą, łapią każdy oddech. No tutaj to działamy po prostu lekami, żeby tym ludziom ulżyć, ale też jakby jesteśmy tam dostępni tak naprawdę dla tych ludzi. I to jest też właśnie różnica między Norwegią a Polską, że tutaj jednak ci ludzie są priorytetowani tak naprawdę. Zarówno oni, sami pacjenci, jak i rodziny. I to jest super. I tutaj jakby mam wrażenie, że w Polsce się trochę izoluje rodzinę od szpitala, od tych ludzi umierających, że jakby rodzina przy łóżku pacjenta może nie jest do końca czymś pożądanym. A tutaj właśnie wręcz odwrotnie. Tak naprawdę mimo to, że ten pacjent umarł, tak? Więc nie wiem, można by powiedzieć, że jakby to jest jakaś porażka. Ale to, że umarł w takich warunkach, nie bojąc się, nie czując bólu, mając rodzinę przy sobie, to jest tak naprawdę duża wartość. I mam nadzieję, że wszystkim nam będzie dane tak umrzeć. Na mojej drodze spotkałam naprawdę super ludzi i mam wiele takich bardzo wartościowych przyjaźni. I może to nie jest grono 50 ludzi, to jest garstka ludzi, ale to są tacy prawdziwi przyjaciele i zarówno w Polsce, jak i tutaj, to właśnie w gronie takich ludzi chcę i dzięki Bogu mogę przebywać. I jeżeli coś tak naprawdę złego się działo w moim życiu, to jednak ci ludzie byli i są i mnóstwo, naprawdę mnóstwo wsparcia od nich dostałam, za co jestem im wdzięczna. Gdyby nie ten dom i gdyby nie ci ludzie, to uciekłabym stąd dawno. Moi przyjaciele to jest moja druga rodzina, o tak. Także za nimi wszystkimi bardzo tęsknię. Chyba każdy przyjazd ma taką myśl, że okej, fajnie jest być za granicą, fajnie jest poznawać nowe miejsca, nowych ludzi. Gdzieś tam jest z tyłu głowy ta myśl, że czas mija, że rodzice się starzeją, że się przy tym nie jest. W dniu, kiedy miałam lot powrotny do Polski, to stałam z walizkami, patrzyłam, jak samolot leci. Nie wsiadłam do niego, bo wybrałam życie tutaj. Nie, no wiesz, tutaj teraz jest lato, okej.
No i gdzieś tam jest ta myśl, że zaraz będzie ciemno, że będzie noc polarna, że będzie zimno i będzie bardzo wiało, bo zawsze noc polarna jest dosyć ciężka do przejścia. Więc dobrze, że się chodzi do pracy, to się o tym tak nie myśli. Uważam, że gotowanie to jest forma sztuki. Gotowałam w Polsce od dzieciaka, bo już w wieku 8 lat zostałam wegetarianką, także nie było to zbyt popularne ani w Polsce, ani wśród mojej rodziny, więc sama sobie gotowałam już od małego. Było ciężko, bo w Polsce, nie wiem, 15-20 lat temu bycie wegetarianinem, jakby co to jest, z czym to się je, o co w ogóle chodzi. No teraz już wszystko jest bardziej otwarte, w ogóle jest bardzo popularne bycie wegetarianinem czy weganinem. Co do kuchni norweskiej, to poznaję ją od już 6 czy 7 lat, jak pierwszy raz przyjechałam do Norwegii i poznaję ją od strony rodzin, które znam, bo w Norwegii bardziej się trzymam z Norwegami i to oni mnie nauczyli, nie wiem, patroszyć rybę i tak dalej, czy obierać krewetki, czego nie potrafiłam wcześniej, no bo w Białymstoku nie mamy morza, nie mamy krewetek i też nie łowię tam ryb. No i też może od strony restauracji, bo pracuję tutaj w fine diningu z kucharzami, którzy no, są takiej wyższej rangi, bym powiedziała, i mają tam zamiłowanie właśnie do tych wszystkich produktów. W sumie to nigdy nie zapomnę pierwszej wizyty w sklepie norweskim, bo produkty są totalnie inne, bo Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, więc to nie będzie tak, że jak pojedziesz, nie wiem, do Niemiec czy do Finlandii, to znasz już większość produktów w sklepie, bo takie same są w Polsce. Tylko Norwegia ma zamkniętą gospodarkę, więc wszystko starają się wszystko wyprodukować sami i sprzedawać swoje produkty, a nie zagraniczne. Także jak nie znam języka, to był na początku szok, bo nie wiedziałam, co jest śmietaną, co jest jogurtem i tak dalej. Teraz już się nauczyłam w miarę, ale zdarza mi się jeszcze wgooglować w sklepie, co powinnam kupić, co jest czym. Będzie dobrze. Żyj chwilą i podróżuj dużo, bo świat jest duży i warto się ruszać po świecie, nie ma czego się bać. I na całym świecie jest dużo fajnych ludzi. Przeprowadziliśmy się na daleką północ za koło podbiegunowe, bo tutaj jest wszystko, co kochamy. Ja w Norwegii jestem ogólnie z wyboru. Przyjechałam tutaj na studia. Na początku przyjechałam do Bø i Telemark i tam studiowałam Ecotourism and Sustainability. To jest taka ekoturystyka i rozwój zrównoważony. I właśnie dzięki tym studiom też poznałam norweską kulturę, norweską tradycję i tą głównie ten norweski friluftsliv, czyli spędzanie czasu wolnego w przyrodzie. I to jest właśnie to, w czym ja się tak bardzo zakochałam, że po tej wymianie studenckiej tutaj w Norwegii ja już wiedziałam, że ja nie znajdę swojego miejsca w Polsce. Piątek w Norwegii. Wszędzie piątek jest dobrym dniem. Jeszcze jak się spojrzy na prognozę pogody na ten weekend, to nie można być w złym humorze. Był taki czas, że rozważałem wyjazd do Australii jako przygodę, ale jak obejrzałem właśnie wywiady takie z Polakami, którzy mieszkają w Australii, ktoś nagrywał takie wywiady, to stwierdziłem, że nie, że jednak tutaj jest fajniej, jednak tutaj bliżej Europy, bliżej Polski, jednak Polska jest gdzieś tam. Ciężko powiedzieć, że to jest pierwszy czy drugi dom po tylu latach. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak już raz wyjedziesz i pomieszkasz w innym miejscu, to ciężko jest się odnaleźć, tak naprawdę nie wiesz, gdzie chcesz mieszkać, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I tak później, tu jest fajnie, ale jak jadę do Łodzi, to się zastanawiam, kurczę, już bym chciał do Budy. Tak po tygodniu już mam, że jak polecę do Polski, to w zasadzie mi wystarczy już. Ja studiując już na południu też miałam tą możliwość, że poznałam szalonego Słowaka, z którym zjeździliśmy całą Norwegię wzdłuż i wszerz i jedno jedyne miejsce na nas zrobiło największe wrażenie i to był właśnie Nordland. Tu gdzie jesteś, tu gdzie jesteśmy, tutaj spotyka się morze z górami, tu gdzie spotyka się przepiękne słońce, które nigdy nie zachodzi, cudowna zorza, która nawet jest w stanie oświetlić ciemną noc. I to nie jest miejsce dla każdego. Także to jest miejsce, które ja uważam, że jest ciężkie do życia dla ludzi, którym pogoda jest w stanie zepsuć humor i pogoda jest w stanie tak jakby wpłynąć na ich poziom szczęścia. Kochamy wszystko, co jest związane ze śniegiem. Narty biegowe, zjazdówki, skitury. Nie wyobrażamy sobie inaczej spędzać weekendu w momencie, kiedy jest zima i śnieg. Ja nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak jestem obecnie.
Jeśli mogę tak powiedzieć. Wiem, że ludzie o tym nie lubią mówić. Wiem, że to jest taki trochę temat tabu. Każdy dąży za tym szczęściem i szuka tego szczęścia, bo każdy ci powie, gdzie możesz znaleźć szczęście. Ale tak naprawdę ja uważam, że szczęście możesz znaleźć tylko w sobie. Robisz to, co kochasz i jeszcze możesz dawać coś światu. Coś nawet takiego drobnego, jak właśnie zachęcanie do spędzania czasu i bycia w przyrodzie, to co ja robię. W momencie, kiedy wiesz, że robisz to, co lubisz i robisz to najlepiej, jak tylko możesz, to myślę, że nie można być bardziej szczęśliwym. Ja myślę, że norweski friluftsliv, czyli to spędzanie czasu w przyrodzie, to życie na łonie natury, jest możliwe praktykować wszędzie. Wszędzie, obojętnie gdzie mieszkasz, obojętnie gdzie jesteś, ale to, co ja najbardziej doceniam właśnie w tym norweskim friluftsliv, to taka bezinteresowność spędzania czasu w przyrodzie. Wcale nie musisz zdobywać najwyższych szczytów, jechać daleko, zdobyć niezdobyte. I ten norweski friluftsliv polega na tym, że człowiek jest w przyrodzie, tu i teraz i tak jakby im częściej wychodzisz do przyrody, tym większe korzyści z niej czerpiesz. I Norwegia jest takim krajem, która umożliwia ludziom, praktycznie każdemu, bycie na łonie natury jak najczęściej, już od samego początku, czyli w przedszkolach dzieci uczą się spędzania czasu wolnego w przyrodzie cały czas, bo przyroda uczy ogromnej pokory, przyroda uczy takiego też dystansu do siebie, dystansu do innych, do tego, żeby człowiek nie traktował siebie tak poważnie. Natura się zmienia i wszystkie pory roku się zmieniają. To też, jak człowiek docenia to, to też wie, że w życiu, obojętnie, czy masz ciężką sytuację, czy jest łatwiej, czy jest akurat, nie wiem, masz jakiś kryzys, to też się zmieni, to też odejdzie, to też przeminie. Ja tak naprawdę odkryłam to, będąc w Norwegii. I oczywiście dzięki mojemu mężowi. Akurat mamy bunt dwulatka, więc jest bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo emocji. Jeśli chodzi o bycie mamą w Norwegii, to powiem, że jest możliwe, że o tyle łatwiejsze, że tutaj jest ten system tak dobrze zbudowany dla młodych rodzin, dla kobiet, że nie umiem sobie wyobrazić, jak wyglądałoby moje życie mieszkając w Polsce i chcąc pracować i móc oddać dziecko w momencie, kiedy dziecko ma rok do przedszkola. Nie wiem w ogóle, jak wygląda ta sytuacja w Polsce i cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. A my nie mamy rodziny tutaj, więc my jesteśmy skazani na to przedszkole. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych instytucji, do której mogę posłać moje dziecko. Chciałabym bardzo zrozumieć ją jako indywidualną osobę, jako jednostkę, która ma swoje potrzeby i nie narzucać jej nic w życiu, nic kompletnie. Chciałabym, żebym zrozumiała ją i na 100% zaakceptowała jej wszystkie wybory. Chcę, żeby robiła to, co czuję w sercu, że powinna robić i chcę, żeby zawsze wiedziała, że ma we mnie 100% wsparcia. Każdy jest niesamowicie wyjątkową, odrębną istotą, która ma coś do zrobienia tu na ziemi. I wierzę głęboko w to, że nie każdy powinien pracować w korporacji, nie każdy powinien biegać za tym pieniądzem od rana do wieczora. Ja zobaczyłam, jak można trzeźwo myśleć, jak można wyjść nie poza ramy jakiegoś pudełka, że out of box, ale jak można myśleć, że ten box, czyli to pudełko w ogóle nawet nie istnieje. I jak to mówi mój ulubiony kolega, że w Norwegii możesz być kim chcesz. Do Norwegii trzeba przyjechać z otwartym umysłem, z otwartym sercem i otwartością na inność. Bo jednak mimo iż mieszkamy, te nasze kraje nie są aż tak daleko od siebie położone, to różnimy się pod wieloma względami. Trzeba wiedzieć, że zostawiając Polskę, zostawiasz całą swoją rodzinę, ukochanych przyjaciół, zostawiasz swoje życie, które praktycznie już nie będzie takie samo, jak wrócisz z powrotem. Zarówno moja praca opiera się na planowaniu, jak i moje hobby opiera się na planowaniu, więc ja skupiam się tylko na przyszłości. Ta przeszłość
wiadomo, buduje nas, ale mało o niej myślę, raczej planuję i jestem mistrzem planowania. A nurkowanie to jest cudowna odskocznia. Jeżeli ma się na przykład stresującą pracę, jakieś, nie wiem, problemy życiowe, to jest cudownie po prostu wejść do wody i o tym wszystkim zapominasz. W momencie, kiedy wchodzisz do wody, jesteś tylko zorientowany na to, aby tam przetrwać, tak? No bo to jest środowisko obce dla nas, ale to nie jest taka paniczna walka o przetrwanie, tylko to jest walka o przetrwanie w sposób kontrolowany i zaplanowany, tak? W sensie wchodzimy do tej wody, chcemy tam być i to jest odskocznia, bo w ogóle wtedy wyłączasz całkowicie myśli, które krążą w głowie na powierzchni, tak? Kiedy jesteś w domu, kiedy jesteś w pracy. Jak wchodzisz do wody, do morza, to jest tak piękny świat, że skupiasz się tylko na nim. Jest to ucieczka, ale jest to też wspaniała forma spędzenia czasu, bo nurkowanie to nie jest tylko ten moment, kiedy wchodzisz do wody i tam spędzasz czas pod wodą, płyniesz, tak, oglądasz rybki albo jakiś wrak i potem wychodzisz z wody i już, tylko nurkowanie to jest styl życia. Nurkowanie zaczyna się w momencie, oczywiście, zrobienia pierwszego kursu i tej myśli, że o, będę nurkował, ale z reguły ludzie podporządkowują swoje życie. Jeżeli już łapią bakcyla i chcą nurkować, to wiedzą, że muszą być sprawni fizycznie, że muszą dbać o swoją dietę, dbać o swoje zdrowie, robić regularnie badania i przygotowują się do tego nurkowania. Jest to sport ekstremalny, przebywasz w środowisku obcym dla człowieka, więc chcesz, aby twoje ciało i umysł były jak najlepiej przygotowane na taką ekspozycję. Ludzie przestają żyć tak bez celu, imprezować, tylko zaczynają właśnie jakby podporządkowywać już później troszeczkę swoje życie pod nurkowanie i to jest fajne w nurkowaniu, że zmienia ludziom, i myślę, że na lepsze, zdecydowanie na lepsze. Nie wiem, czy by było życie w Norwegii bez nurkowania. Chyba nie. Znaczy, ja lubię chodzić po górach też, tak? Ale jednak nurkowanie to jest tą główną pasją, to jest to główne moje zajęcie. I wychodzę z domu i w ciągu 5 minut jestem nad fiordem, nad jednym z najlepszych miejsc nurkowych w okolicy Budy. Tam, gdzie jest mnóstwo życia, jest bardzo dużo gatunków ryb, przepiękne ścianki, naprawdę czysta woda, dobra widoczność i to jest... My to nazywamy Mørkvebukta Classic. To jest takie miejsce, gdzie jest zawsze dużo gatunków ryb. Całe ogromne ławice tam pływają. No, a bez tego jednak życie byłoby smutne. Nie byłoby to samo. Będąc pod wodą, jesteś w zasadzie troszeczkę w stanie nieważkości, tak? Jeżeli osiągniesz tak zwaną doskonałą pływalność, czyli twoja pływalność jest neutralna, a to oznacza, że ani nie toniesz, ani nie wyrzuca cię do powierzchni, no to jesteś w takim troszeczkę stanie nieważkości. To jest cudowne uczucie, które odciąża całe twoje ciało, cały twój organizm, tak? Nie odczuwasz siły grawitacji. Do tego dochodzi całe przygotowanie, przeniesienie sprzętu, naładowanie butli, zaniesienie butli do samochodu, przeniesienie z samochodu później do domu. Czyli to też jest troszeczkę wysiłek fizyczny, tak? I dosyć ciężki sprzęt. I no też trzeba mieć troszeczkę krzepy, żeby się tym zajmować. Większość osób nie spodziewa się, że jest tak bogate życie tutaj. Bo się wydaje, zimna woda arktyczna, tutaj za kołem polarnym to tu będą tylko skały, tu nic nie ma, wodorosty. A właśnie wychodzą bardzo zdziwieni, że są tak kolorowe ściany porośnięte upiałami, gąbkami. Takie bogactwo gatunków ryb, małe ryby, wielkie ryby. Miłośnicy fotografii makro podwodnej znajdą dla siebie mnóstwo gatunków ślimaków nagoskrzelnych. Miłośnicy szerokiego kąta będą się cieszyli, bo jest świetna widoczność, jest krystalicznie czysta woda. No ludzie wychodzą zaskoczeni, że tu jest tak pięknie. Przyjechałem do Budy pierwszy raz w 2013 roku na wakacje do kolegi, który już tutaj mieszkał 2 lata wcześniej. No zrobiło jakby połączenie gór i morza, wszystko w jednym, wysokie góry, strzeliste, w połączeniu z oceanem, który jest tuż obok, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. No zawsze tęskniłem, brakowało mi natury, zawsze chciałem mieć naturę blisko, zawsze chciałem mieć naturę za oknem, tak? Chciałem mieszkać albo w lesie, albo gdzieś właśnie w górach, nad jeziorem, nad morzem. Pojawił się w mojej głowie taki plan, żeby przyjechać tu po studiach. Dałem sobie rok na znalezienie pracy w zawodzie i w zasadzie konsekwentnie dalej realizowałem ten plan. Oczywiście tęsknię za rodziną, za bliskimi. Jest tęsknota, tak? To się pojawia, nie chcę o tym mówić, to jest temat przykry. Skupmy się na tych fajnych rzeczach. Ja jestem typem samotnika i ja się dobrze czuję tutaj. No tutaj już sobie ustabilizowałem życie i tutaj zakotwiczyłem troszeczkę, zapuściłem korzenie i... No nie wiem, no rok temu kupiłem mieszkanie, więc to jest też jakby duży dosyć krok, który powoduje, że no jednak tutaj mieszkam. No jestem szczęśliwy. Po powrocie, po 5 tygodniach w Polsce jestem bardzo szczęśliwy, że wróciłem do Budy. To na pewno.
jestem naprawdę szczęśliwa. To miejsce dało mi spokój, dało mi ciszę, wyciszenie się, no i w pewnym sensie szczęście. W wieku 40 lat postanowiłam zmienić coś w swoim życiu, no i postawiłam na Norwegię. Nie wiem dlaczego na Norwegię, ale dość dużo czytałam o Norwegii w tamtych czasach. Norwegia zawsze mi się podobała, zawsze byłam zafascynowana historią Norwegii, wikingami w ogóle życie tutaj, tak? Czujemy się dobrze, bo mamy zdrowie, mamy siebie i wszystko jest, myślę, okej. Ale czekamy na ciut lepszą pogodę, żebyśmy mogli wyjść, porobić jakieś fajne rzeczy na zewnątrz, a nie siedzieć w domu, bo troszeczkę się nie da, jak pada deszcz. Północnej Norwegii lato trwa ogólnie 4 miesiące. 8 miesięcy mamy praktycznie zimy, albo deszcz, albo sztormów. I ja bynajmniej kocham lato, kocham to, że jest widno, że mamy dni polarne, nie noce, bo boję się ciemności i uwielbiam dni polarne. Potrzebujemy słońca i witaminy D3, żeby ładować baterie. W początku czułam się obco, ale to naprawdę trwało krótko, 3-4 miesiące myślałam o powrocie do kraju, ale zawzięłam się i zostałam. Do Polski jeżdżę raz na 3-4 miesiące. Mam syna, mam męża w Polsce, ale tu jest mi dobrze. I uciekałam i do czegoś przyjechałam, tak? Uciekałam przed rutyną w Polsce, przed takim złym byciem, złym traktowaniem może trochę. No a przyjechałam z tęsknoty za tym, o czym zawsze myślałam i marzyłam, nie? Uciekłam. Czuję się wolniejsza. Może nie do końca wolna, ale wolniejsza. Co tu miałam do pokonania, to był język. Tęsknota za bliskimi też na pewno w pewnym sensie, ale w dobie dzisiejszej komunikacji, Skype'y, Messengery, WhatsAppy, nie ma problemu z tym, uważam. Syna mam dorosłego także, więc dla mnie jest to bardzo satysfakcjonujące. Nie można się z dorosłym dzieckiem spotykać na co dzień, tak? Raz na 4-5 miesięcy, jak dziecko matkę zobaczy, wystarczy w zupełności. Mam tyle czasu, co nie miałam w Polsce, tak? Bo czasu mam naprawdę dużo, nie pracuję tyle, co w Polsce. Mam czas dla siebie po prostu. Myślę, że przyszedł czas dla mnie. Całe życie poświęciłam się rodzinie, poświęciłam się synowi, mężowi, a myślę, że w tym momencie, kiedy młody już tam sobie wyfrunął do tamtego swojego Gdańska, to ja poświęcam się w tej chwili sobie. Kiedyś się po prostu zaniedbałam, kiedyś nie miałam dla siebie czasu, nie miałam czasu na myślenie. W tej chwili zaczynam trochę pisać, trochę więcej po prostu słuchać muzyki. Mam czas na takie przyziemne, takie rzeczy dla duszy. Może tak kobietą czułam się zawsze, ale tu jakoś inaczej czuję się kobietą. Teraz zyskuję, w tym momencie, jak jestem tu. Czego się boję? Na pewno, gdybym miała wrócić do Polski teraz. To byłby dla mnie na pewno duży szok, tak? Gdybym miała wrócić do Polski, zacząć z powrotem pracę w Polsce. To jest tylko 14 miesięcy, co ja tu jestem, ale byłoby mi ciężko. No troszkę życia zmarnowałam, tak? Mogę tak to ująć, krótko. A teraz nie. Teraz żyję. Budę mieszkaliśmy solidnych 6 lat i jest to miasto. No, jeśli ktoś lubi miasto i nie za duże miasto, bo tam też nie ma jakichś wielkich rozrywek. Starałem się coś tam zrobić, trochę piłki, Bodø/Glimt, trochę kultury w Nowym Kulturhusie, w bibliotece, koncerty. Jest okej, okay, ale na wsi to jak i w Polsce, na całym świecie. Wychodzę na zewnątrz, piję kawę na tarasie, chyba że pada i wieje. No to wtedy w domu, przy oknie. Można jechać na ryby, można płynąć na ryby, można iść na wycieczkę, można pomachać do sąsiada, który mieszka od ciebie ze 150 metrów. Także doświadczenia mamy z Budø, doświadczenia mamy z Nygersjøen, w którym mieszkamy obecnie. Wolimy nasze miejsce, nasze miejsce jest tutaj. No ale jak nie ma pogody, no to wybaczmy. Również w Polsce mieszkaliśmy w mieście i
przez to, że stwierdziliśmy, że jednak nie chcemy mieszkać w mieście. Kochamy te przestrzenie, kochamy naturę, że właśnie no, jesteśmy stworzeni jednak do mieszkania na wsi i nigdy byśmy nigdy w życiu nie wrócili z powrotem do miasta, do bloku. I tutaj, jak mieszkaliśmy w Bodo przez ileś lat, to wiedzieliśmy, że i tak będziemy chcieli mieć dom poza miastem, nie w Bodo, nie w centrum, bo myślę, że po to tutaj jesteśmy. Norwegia jest tak piękna, że każdy dzień jest cudowny, jeśli się wstaje i nigdy nie wiadomo, co jest za oknem. Czujemy się tutaj inaczej. Na te wszystkie niedogodności północnej Norwegii ukojeniem naszym jest jednak ta bliskość natury. Ja uważam, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, bo dążymy do celu. Całe życie stawiamy sobie jakieś tam poprzeczki, cele, marzenia, żeby po prostu móc do tego dążyć i myślę, że to daje nam też szczęście w życiu. I też mamy następne marzenie, żeby chcieliśmy najpierw wyprowadzić się do Hiszpanii za 3-4 lata, ale teraz stwierdziliśmy, że jednak Norwegia jest bardzo bezpiecznym krajem i kochamy tutaj być. Tutaj w Norwegii, co by nie było, jest ta pewność, spokój bardziej zapewniony niż bezpieczeństwo niż gdzie indziej. Plany są, będą i miejmy nadzieję, że zostaną. Mamy tutaj rodzinę najbliższą, czyli dzieci. Troszeczkę inną specyfikę natury mają Norwedzy, tubylcy, troszeczkę inną Europa Wschodnia, Polacy czy Litwini. Nie jest to kraina miodem i mlekiem płynąca, no to wiadomo. Jest to, co sobie wypracujemy, co sobie uczciwie zarobimy, czy coś, to daje to owoce i to jest fajne. Staramy się utrzymać kontakt z rodzicami jak największy, a jest dużo ludzi, którzy mieszkają za drzwiami własnej najbliższej rodziny i nie robią tego, żeby się spotkać, nie doceniają tego. Także mnóstwo ludzi na całym świecie, którzy zostawili Polskę i rodzinę najbliższą, ma te same uczucia co my, najprawdopodobniej. Może inaczej odbierają, ale myślę, że jest to ciężkie, takie troszeczkę w cudzysłowie może traumatyczne przeżycie, jak zaczynasz rozliczać to. Ale co by się zrobiło inaczej, to zawsze będzie niedosyt, tak? Ze znajomymi, do znajomych zawsze można zadzwonić, pojechać i to nie jest rodzina. Też się tęskni, ale rodzina, rodzice przede wszystkim są najważniejsi. A ten dom przyszedł tak jakby w cudzysłowie jako prezent, jako drugi dom. Nie patrzyliśmy na niego pod względem tego, że będziemy to używali czy cokolwiek. Świetna architektura wewnętrzna w stylu norweskim, starszym. Dużo pracy włożone było, żeby to odrestaurować, doprowadzić do stanu, w którym jest obecnie. Zimą my planujemy, co się będzie działo w Cottage House, jak otworzymy sezon, od którego momentu będzie ciepło, żeby ludzie byli zadowoleni. Ale ludzie, którzy nas tam odwiedzają, my tym żyjemy. Żyjemy, czekamy na opinię, jaką nam wystawią. Żyjemy od gościa do gościa, który przyjedzie, od rodziny do rodziny, która przyjedzie. Nas odwiedzi, nas te emocje budują i nam pomagają tutaj przetrwać. Będziemy chcieli, mam nadzieję, jak plany się nie zmienią, zrobić jakąś hagę stułę, czyli na zewnątrz, jakąś taką chatę grillową, właśnie z wędzarnią. Tam teraz próbujemy wędzić ryby też w tej małej, którą mamy. No i co? Będziemy próbowali to ciągnąć i zobaczymy jak to dalej będzie działało. I prawda jest taka, że to jest nasza pasja, nasze hobby, tak jak Robert mówił. Ja uwielbiam ten stary dom po prostu, ponieważ on jest magiczny. Od samego początku taki był, tak uważałam i myślę, że jest, bo skoro z niego coś takiego wyniknęło, że tak powiem, że mogliśmy po prostu tych gości przyjmować tam i są zadowoleni i piszą tak cudowne opinie, że im się podoba, to znaczy, że właśnie coś w tym jest. Zawsze tam będzie coś do remontu, do zrobienia, ale cieszę się, bo zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i nie mamy z tak jakichś super pieniędzy, bo nie oszukujmy się, że mamy jakieś kokosy, po prostu zarabiamy jakieś tam może pieniądze, ale po prostu to, powiem co tak, remontujemy... Wychodzimy na zero z bardzo uśmiechniętym sercem tak, do tego. I tak, miejmy nadzieję, że kiedyś to przyniesie jakieś owoce, że będzie to fajny sposób na życie, na zarobek jakiś dodatkowy. Cottage House daje nam bardzo dużo satysfakcji. My czekamy na te opinie, jeszcze raz powiem, czekamy na te opinie tych gości na wyszukiwarce noclegów. Myślę, że to się znajdzie spokojnie i gorąco co zapraszamy. To jest pasja, którą chcemy rozwijać i w tym kierunku iść. I powtarzamy zawsze. Pieniądz to tak rzecz nabyta, ale szczęście czy jakiś taki perspektywa spokoju i satysfakcji jest chyba najważniejsza, żebyśmy w środku byli wypełnieni czymkolwiek, a nie tylko pustka i ganianie. No to nie tędy droga. O przyszłość
wiadomo, każdy się martwi, co będzie w przyszłości. Teraz widać, jakie są zmiany pogodowe, bo to właśnie to robi człowiek, to robimy my, ludzie, nikt więcej, więc my powinniśmy patrzeć na to, co mamy, na tą piękną naturę, na ten cały świat, który nas otacza i w końcu zacząć walczyć z tym i robić coś, żeby ten świat nigdy nie zniknął. Dużo pracy to nie kosztuje, po prostu trzeba dbać. Jesteśmy w Budę, na północy Norwegii, pięknym mieście, a fizycznie jesteśmy w klinice położnictwa, która ma trzeci stopień referencyjności i przyjmuje wszystkie ciężarne rodzące z czynnikami ryzyka. A ja w tej klinice pracuję. Bardzo się cieszę. Znajdujemy się w moim mieszkaniu. Moja historia jest troszkę może zarazem śmieszna, to zarazem zawiła. Ja znalazłem się w Norwegii przez przypadek. Przyjechałem do kolegi, chciałem zobaczyć Norwegię przede wszystkim, ale zakładałem, że maksymalnie zostanę tutaj miesiąc, dwa. No, wyszło kilka ładnych lat, kilkanaście ładnych lat. Tutaj praktycznie połowę mojego życia spędziłem. Byłoby mi chyba ciężko się rozstać z tym miejscem. W przyszłym roku w marcu będzie 20 lat. Tyle już mieszkałam w Norwegii, plan był tylko 2 lata. Nigdy nie myślałam, że wyjadę za granicę, bo ja zawsze uważałam, że ja należę do Polski. Tak się stało, jak się stało, że poknęłam bakcyla położnictwa. W Polsce ten zawód jest słabo płatny, jak wiesz, i nie jest zbytnio popularny. Skończyłam bardzo sławną szkołę w Przemyślu imienia Jadwigi Jerzyckiej. Już jej nie ma, tej szkoły niestety. Stara szkoła, 2,5 roku studium, z celującymi ocenami. Same 6. Dla mnie to było, wiesz, chłonięcie tego. Większość wykładów mieliśmy z lekarzami. Powiedział, że ja chyba mam za dużą głowę na tylko taką szkołę. I powiedział mi, że chyba ty kiedyś, dziecko, zrobisz jakąś karierę. Tak mi pamiętam powiedział. Ja się oczywiście uśmiałam i stwierdziłam, że on w ogóle jakiś science fiction myśli. Prosta dziewczyna z podkarpackiej wioski dostała się na studia. Jak to powiedzieć rodzicom, nie? Na tamte czasy, to ja pamiętam, wtedy było uczenie się i kłucie. Naprawdę żadnych miłych wspomnień, jeśli chodzi o zabawy i imprezy. Po drodze zostałam mamą. Urodziłam dziecko na 3. roku. Była wielka tragedia w domu, w ciąży, nie zdam szkoły w ogóle. W ogóle dziekan mi nie pozwolił iść na dziekankę, bo powiedział, że już nie wrócę z takimi ocenami. Pani urodzi, pani wróci, więc ja 7 dni po porodzie wróciłam na studia. Jak urodził się mały, to na 3. roku miałam same 5. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Skończyłam studia z myślą, że wrócę do Rzeszowa i zrobię prawdziwą karierę. I tu się zaczęły schody. To właśnie, to ci chcę powiedzieć, że mam ogromny żal do Rzeszowa, a w zasadzie chyba całościowo powiem do Polski. Nie zatrzymuję takich ludzi, którzy naprawdę mają bardzo dobre wyniki w nauce, bo uwierz mi, że to, co ja robię tutaj, równie dobrze mogłabym robić tam. Nie miałam żadnych znajomości, nie miałam żadnego wujka z partii, ani ciotki. Później znalazłam pracę, ale to była bardzo słabo płatna praca i nie mogłam utrzymać rodziny. W tej desperacji, pamiętam, jak byłam w ciąży z 3. dzieckiem, zobaczyłam wystąpienie naszego króla norweskiego w telewizji, że jest sytuacja w Norwegii, jest deficyt pielęgniarek, oni proszą o pożyczenie polskich pielęgniarek, i więc ja byłam wtedy w ciąży, pamiętam, powiedziałam mojemu mężowi, że ja jadę do Norwegii, więc on powiedział, że chyba mi hormony na głowę uderzyły. Ale ja powiedziałam, że ja pojadę. Nikt we mnie nie wierzył. Nikt, absolutnie nikt. W ogóle rodzina moja to powiedziała, że matka z 3 dzieci i kariera to w ogóle 2 różne rzeczy. To chyba faktycznie coś z hormonami. Więc ja pamiętam, wieczorem dzwoniłam do ministerstwa i dostałam do telefonu kobietę, która mi powiedziała: tak, jest program, wyjeżdżają polskie pielęgniarki, ma pani 2 tygodnie na przygotowanie się. Ja wszystko przetłumaczyłam, słuchaj, złożyłam, wysłałam. W ciągu 2 tygodni dostałam zaproszenie ze strony Norwegu na interwiu. Zobaczyłam piękne dziewczyny. Przepięknie ubrane. Naprawdę, a ja, matka karmiąca, ociekająca mlekiem, nie było mnie stać na pompę, żeby się odciągnąć, więc wyglądałam jak mama Le Anderson. Ja weszłam ostatnio i uwierz mi,
Ja nie miałam żadnych szans w ogóle. W ogóle wtedy nie wierzyłam. Wtedy stwierdziłam, że już chcę jechać do domu, bo ja chciałam karmić dziecko. Miałam tłumacza, bo pani mówi, czy chce po angielsku, czy z tłumaczem. Ja wierzę z tłumaczem. Ja jej odpowiadałam naprawdę na zbyciu, bo ja miałam już pociąg do domu. I pamiętam, z torbą na plecach stałam w drzwiach, jak wyszła Norweżka i mówi, wróć z powrotem, come back. I ja w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. A ona mówi, dostałaś się, jedziesz do Norwegii. I ja w ogóle mówię, tak, to dobrze. I po prostu, wiesz, ja tak popatrzałam tylko na te piękne dziewczyny i ja mówię, Boże, ja jadę do Norwegii. To jest, nie, to się dzieje, nie dzieje naprawdę. No i mówi, że niedługo dostaniesz ofertę. Więc 20, dokładnie 7 września bodajże, zadzwoniła pani z ministerstwa. 1 października zaczyna pani kurs języka norweskiego. Ja miałam 3 dni na złożenie wszystkiego do kupy. Ustawienie w domu w sytuacji z dziećmi. To było 50-50, zwalniam się z pracy, nie znasz języka. Więc ja postawiłam wszystko na jedną kartę. Ja miałam już dość, wiesz, życia w biedzie. Nie było mnie na nic stać. Koniec. Ja po prostu stwierdziłam, że ja się nie nadaję, bo ja zwariuję. Żyliśmy na 28 metrach kwadratowych z trójką dzieci. Więc ja w tej desperacji powiedziałam, że albo ubiorę spodnie i zrobię coś z tym, albo nie. Pamiętam, za pierwszą wypłatę od Norwegów kupiłam dzieciom na święta Bożego Narodzenia normalne zabawki, których tak naprawdę nigdy nie miały. I zabrałam całą rodzinę. Przyjechaliśmy, pamiętam, do Hamaroy. To było 5 godzin jazdy od Budy, jeszcze wyżej. Mieliśmy napalone w kominku, zakupy na stole, cały, w ogóle dom był otwarty, bo tutaj nikt nie zamyka domu. Po 1,5 roku kupiłam sobie pierwsze mieszkanie. Dzieci poszły do przedszkola, zaczęły bardzo szybko mówić po norwesku, no i zaczęłam dużo pracować. Renata wtedy, to był 2003 rok, była szalona, a jest jeszcze bardziej szalona teraz. Dla mnie poród to jest coś więcej niż tylko poród. To jest wejście w tą parę, w sensie takim emocjonalnym, że ja muszę ich przeczytać, czego ja od nich oczekuję, czego oni ode mnie oczekują. I ja od razu widzę, że będzie fajnie albo nie. Z reguły jest fajnie, ale to jest czucie, wiesz? To jest chyba coś więcej, nie tylko uprawiać zwykły zawód. Nie ma hamulców, jeżeli się chce zrobić karierę. Nie ma. Ja chyba bym przyjechała tutaj, nawet gdybym mieszkała w Afryce. Ja nigdy nie zapomnę, że jestem z Polski. Nie jest tak, że mi uderzyło szaleństwo do głowy. Absolutnie nie i wcale się z tego nie wstydzę, że jestem z Polski. Zresztą widzisz flagę. Flaga musi być u nas na oddziale i koniec, Polska. Aczkolwiek mam żal do Polski, że musiałam uciekać, żeby przeżyć. I ta karteczka jest wspaniałym takim odzwierciedleniem tego. To jest matka, do której przytula się dziecko. I wiesz co? To jest tak, że tą matką to jest Polska, a to dziecko to jestem ja. Bo kiedy wtedy tej Polski potrzebowałam, to jej nie było. Możliwe, że gdybym trafiła na normalnych ludzi, którzy by mi otworzyli możliwość rozwoju, to by tak było, ale tak nie było. Wiesz co, mam czasami takie dni, że boję się, że będę bardzo, bardzo stara i zostanę sama. Chyba to jest chyba mój największy stres. Mam schody dębowe w domu, które są dosyć śliskie i czasami myślę sobie tak, co to będzie, jak ja będę stara i czy zejdę po tych schodach, czy nie. A teraz robię doktorat, wykładam na Uniwersytecie Arktycznym w Tromsø dla studentów, odbieram porody. Chyba trafiłam w sedno. Cóż więcej mogę powiedzieć? Ja wiem, że jest jakiś anioł, który nade mną czuwa. Każdy gdzieś tam wewnątrz siebie ma drzwiczki z napisem rodzina, za którymi się tęskni, za którymi, które przywołują wspomnienia i tak samo jest również ze mną. Moja cała rodzina poza moim synem mieszka w Polsce. Pomimo spędzonych lat tutaj, gdzieś zawsze jest to światło, które tam ciągnie, ale jest to chyba normalnym zjawiskiem, mówię, u wszystkich ludzi, którzy mieszkają poza granicami kraju. Jak już wspomniałem, mam syna tutaj, którego bardzo kocham i moje serce jest tu przy nim, więc na razie, dopóki on nie osiągnie 18 lat, nie zamierzam się nigdzie stąd ewakuować, przeprowadzać. Budę jest miastem dość ciekawym, bardzo dobrze rozwijającym się w ostatnich latach. Jest to jedyne chyba miasto w Norwegii, które ma takie anomalia pogodowe. Co bym zmienił w Budę? Myślę, że tylko i wyłącznie tą pogodę. Ja już się do tego klimatu przyzwyczaiłem i mi tu absolutnie to nie przeszkadza, aczkolwiek no, każdy ma swoje jakieś tam plusy, minusy. To miasto jest bardzo miastem takim przyjaznym. Tu wiem wszystko, co mogę zrobić, gdzie to załatwić. Polsko-Norweskie Stowarzyszenie w Bodo, pomysł powstał w 2016 roku, żeby założyć takie stowarzyszenie. Po polskiej mszy zrobiliśmy
Wtedy to w kościele właśnie zebranie takie wszystkich, żeby się każdy powypowiadał, czy coś takiego jest nam potrzebne, czy byłoby zainteresowanie. Odezwało się to bardzo szerokim echem i każdy był na tak. No i 16 stycznia 2016 roku zarejestrowaliśmy Polsko-Norweskie Stowarzyszenie w Bodo i mnie wybrano jako prezesa tego stowarzyszenia. Znaczy, dla mnie też to było zaskoczeniem, bo jak każdy z tych osób, które tam na to zebranie przyszły, byłem zainteresowany taką inicjatywą. Ja przez bodajże 8 lat pracowałem tutaj też w restauracji Burger King w samym centrum w Glashusecie, gdzie każdy się śmiał, że wszystkie drogi prowadzą do Burger Kinga. I każdy, kto tam się w mieście gdzieś znalazł tutaj w Bodo i potrzebował jakiejś tam pomocy, to wszyscy kierowali tam do Leszka, Leszek ci pomoże, Leszek wie gdzie, co i jak. I tak to wyszło. W tym też pierwszym roku nasza para prezydencka z Polski była tutaj na zaproszeniu króla Norwegii na takiej wizytacji w Rejtanie. I na początku no, nie chciałem, mówię, tutaj jakoś tam występować w roli prezesa, bo dla mnie to było też coś nowego. Nawet u mnie w pracy wszyscy powiedzieli, ciebie zaprosili na spotkanie z królem Norwegii. Było to naprawdę świetnym doświadczeniem i coś wspaniałego, co zostaje na całe życie. Ja przyznam szczerze, nigdy nie interesowałem się polityką. Tym bardziej już jak wyjechałem z Polski, to w ogóle no, jakieś tam polskie realia polityki kompletnie mnie nie interesowały, a tu jest nawet jedno zdjęcie, które stoi na oknie z tego właśnie z prezydentem, z tego spotkania. Mogliśmy również przekazać jakieś informacje na temat, że takie stowarzyszenie tu powstało, jak działamy. W pierwszych dwóch latach też powstała inicjatywa otwarcia polskiej szkoły sobotniej dla dzieci polskich rodzin, które wyrażały chęć, aby dzieci miały kontakt z kulturą polską, z językiem polskim. Bardzo wiele imprez Polsko-Norweskie Stowarzyszenie w Bodo zorganizowało dla Polonii polskiej i dla norweskiej. Chcieliśmy po prostu, to miało na celu głównym tak założenie tego stowarzyszenia, aby móc zintegrować Polaków z tutaj środowiskiem Norwegów w Bodo i no, w samym Norlandzie. I naprawdę bardzo świetnie to wszystko prężnie działało. Działa do tej pory. Jest to dla mnie osobiście bardzo ważna inicjatywa, z uwagi na to, że mieszkając w ogóle no, gdziekolwiek poza granicami, myślę, że jest no, mega ważna integracja, jakiś kontakt z Polakami. Nie wszyscy wyrażają i podzielają to zdanie. Z roku na rok człowiek zakłada, że a jeszcze się rok i się wróci. I tak już powstało tyle lat, że teraz chyba byłoby ciężko tak zostawić wszystko tutaj i wrócić do Polski na przykład. Tydzień, który bardzo zleciał. Wiem, że miałem inny plan zupełnie. Miałem podziękować moim sponsorom, moim patronom, ludziom, którzy uwierzyli w mój film imiennie od pewnej kwoty, ale jest was tak dużo i nie wszyscy się podpisaliście imieniem, nazwiskiem, więc nie chciałbym kogoś wyróżniać. Chciałem wam po prostu serdecznie podziękować za wsparcie, za to, że uwierzyliście, bo były momenty, kiedy już zwątpiłem, ale przyjechałem tu, poznałem wspaniałych ludzi, nakręciłem, mam nadzieję, wspaniały film, że wam się podobał. Budę jest przepięknym miejscem, Norwegia jest przepięknym miejscem. Serdecznie zachęcam wszystkich, żebyście tu przyjechali, zobaczyli to na własne oczy i poznali tych wspaniałych ludzi, którzy tutaj są. Bardzo wam dziękuję za to, że uwierzyliście, za zebraną kwotę. Wszystkich z was osobna z całej siły kocham, utulam.
przede mną sporo pracy nad montażem materiału, jest tego bardzo dużo, zapełniłem mnóstwo kart pamięci. Jestem szczęśliwy, że mogłem to zrobić, że mogę się z wami tym wszystkim podzielić. Kocham was i do zobaczenia już w Polsce. Pa!